Dzień dobry. Możemy się prezentować informalną grupę lokali przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej. Krótko powiem, czym się ta grupa zajmuje, zanim przejdę do tego, co chciałabym pokazać. Jest to grupa, która się zawiązała po tym, kiedy usłyszeliśmy, że aneks do próby zostanie podpisany, czyli pod koniec roku 2015. Jest to grupa, która ma w składzie różne osoby w różnym wieku, emerytów, lokalnych przedsiębiorców, nauczycieli, ludzi o różnych profesjach. I wypowiadamy się przeciwko wycince, ale nie mamy na myśli każdej wycinki, tylko to poszerzenie tego pólu, ponieważ uważamy, że wycinka w puszczy, tam gdzie jest wskazana, tam gdzie na przykład przebudowywane są drzewostany, powinna służyć mieszkańcom i tutaj często przywoływany problem w regionie przez nas i przez stronę przeciwną to jest problem drewna opałowego i tutaj jakby taka wycinka służąca tym celom jest w tych naszych postulatach. Koncentrujemy się też na tym, żeby edukować społeczność lokalną na temat tego, jakie są przyczyny obecnego stanu puszczy, obecnego stanu społeczności lokalnych w sferze gospodarczej, ekonomicznej i tak dalej. Co jest może nieistotne z punktu widzenia dzisiejszej prezentacji, ale złożyliśmy do pani premier naszą petycję, na którą do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Mam tę mapkę bez nazw miejscowości, ale chciałabym podkreślić, że Puszcza Białowieska to nie tylko Białowieża, tak? Czyli tutaj to jest Białowieża. Natomiast dookoła puszczy mamy pozostałe miejscowości, oprócz Hajnówki, czyli to największe skupisko ludzkie, mamy miejscowości wiejskie, które również uczestniczą w konflikcie i w problemach związanych z Puszczą Białowieską. Również potrzebują drewna opałowego i też wyrażają swoje potrzeby. Co jest często podnoszone, to, że region Puszczy Białowieskiej, czyli Hajnówka, ale także Białowieża, Nalewka, Dublicze i inne miejscowości dookoła, opierały swój rozwój o przemysł drzewny, tak? Czyli rzeczywiście od czasów międzywojennych mieliśmy do czynienia z intensywnym, bardzo intensywnym rozwojem. Tutaj akurat jest Hajnówka, tak? Jestem Hajnowianką, więc dla mnie jest to taki najbardziej bezpośredni przykład. W tym zakładzie pracowało bardzo wielu Hajnowian. W szczytowym momencie rozwoju zakład ten zatrudniał około 1862 pracowników. I rzeczywiście oprócz tego zakładu mieliśmy dookoła inne tartaki. Ten akurat był, to jest taka faza początkowa, potem rozbudowano to w formie bardzo wyspecyfikowanych hal produkcyjnych, które produkowały meble, tarcice. Także to było bardzo szerokie spektrum produktów przetwórstwa, ale nie wyczerpywało katalogu tego, w jaki sposób Hajnówka, ale też inne miejscowości korzystały z puszczy, ponieważ na przykład mieliśmy przedsiębiorstwo Las, które na przykład w 1962 roku przetworzyło ponad 200 ton opieńki, czy w ogóle grzybów, tak? W końcowym roku, znaczy nie w końcowym, też w szczytowym momencie zatrudniało ponad 300 osób. Czyli to są rzeczywiście fakty, które mówią o tym, że te lokalne miejscowości opierały się o eksploatowanie puszczy. Ten rozwój, który widzieliśmy w tych miejscowości, był oparty o puszczę. Ale to, co słyszymy, to, że poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego zrujnowało region, tak? To jest to, co słyszymy, że miejscowości wymierają, bo wprowadzono poszerzenie parku, bo ekolodzy zakazali wycinek i tak dalej. Natomiast nie znajduje to danych, potwierdzenia danych. Tutaj na tym slajdzie zebraliśmy dane dotyczące wycinki. I po tym początkowym spadku, który wynikał z przemian ustrojowych, a nie z tego, że ekolodzy zakazali, tak, tutaj mamy ten przełom końcówki PRL-u, mamy zaznaczoną tutaj tą czerwoną linią, to jest bezrobocie. To zaczyna się w takim momencie, dlatego że to był moment, kiedy zaczęto rejestrować bezrobocie w postaci urzędów pracy.
wcześniej były dane w Urzędzie Miasta, ale to były jeszcze takie szczątkowe dane, więc nie są tutaj naniesione. Więc jakby tutaj to, że poziomie parku przyczyniło się do powiększenia bezrobocia, nie znajduje odzwierciedlenia, bo wręcz przeciwnie, mamy tutaj spadek bezrobocia. A z drugiej strony ten slajd pokazuje, że ta wycinka od tego spadku po PRL-u trzymała się na stałym, tym samym praktycznie poziomie, czyli poszerzenie parku nie wpłynęło na to, że leśnicy ci mniej w otaczającym terenie. Tak? Czyli ta wycinka trwała niezakłócona na takim samym poziomie. Czyli tutaj to mówienie o tym, że ekolodzy zaszkodzili regionowi jest takim pewnym, taką kalką, sloganem, który słyszymy, natomiast nie znajduje to odzwierciedlenia w faktach i tutaj prędzej należałoby tych przyczyn szukać w ogólnych przemianach ustrojowych, tak? Chociażby te duże zakłady produkcyjne, to były PRL-owskie zakłady, które owszem bardzo dobrze się rozwijały i bardzo dobrze funkcjonowały do pewnego momentu, potem w momentach załamania rynku musiały zostać przerobione, przestrukturyzowane i na przykład ten wielki tarpak funkcjonuje do dziś i obecnie zatrudnia ludzi, tak? W tej chwili nie jest to 1800, tylko około 400, mniej niż 400 osób i te zakłady przeżywały swoje okresy wzlotów i upadków, tak? Czyli tutaj to bezrobocie w gminie Hajnówka odzwierciedla przemiany gospodarcze, czy też na przykład zapaść na rynku meblarskim, gdzie rynek niemiecki upadł, natomiast stopniowo potem powrócił rynek hiszpański i jakby to bezrobocie się wahało. Mieliśmy takie fale bezrobocia, potem stopniowo to się zmieniało. Także te zmiany były bardzo dotkliwe dla regionu. Natomiast nie można ich w żaden sposób powiązać z poszerzeniem parku, ponieważ nie zmniejszyła się wycinka w Puszczy Białowieskiej. Tutaj też mamy stopę bezrobocia w samym mieście Hajnówka. To nie dotyczy powiatu, ale te dane są podobne i te dane pokazują, że bezrobocie w Hajnówce jest niższe od wojewódzkich średnich i od średnich ogólnokrajowych. Co oczywiście nie znaczy, że sytuacja jest różowa, tak? Bo to, że jest lepiej w Hajnówce, nie oznacza, że jest różowo. Może nie być tego widać, tak? Tutaj ta sytuacja bardzo niskiego poziomu społecznego to jest najciemniejszy kolor. Natomiast nasz region ma te wyspy, gdzie jest ciut lepiej, ale nadal jest to źle. Tak? To nie jest tak, że ta sytuacja jest jakaś, nie wiem, zielonym kwadracikiem zaznaczona. Tak? Czyli tutaj to wielu analityków wiąże to z tym, że jednak te usługi turystyczne przynoszą realny ekonomicznie zysk dla mieszkańców. Ten slajd może nie jest bardzo spektakularny, ale pokazuje ogólną podwyżkę cen drewna w Polsce. To jest średnia z różnych asortymentów, także to nie jest na przykład sam dom, który się nie gatunek, tylko to jest średnia, którą lasy państwowe podają do celów statystycznych. Tutaj obok mamy jako przykład porównanie ceny dębu w jednej klasie, to nie jest drewno, które kupuje przeciętny człowiek, ale tutaj ta Białowieża wypada drożej niż Knyszyn, gdzie mamy podobny las i jest tam drożej. Tutaj jakby też te ceny drewna opałowego, o którym tyle się mówi, rzeczywiście są wyższe w Puszczy Białowieskiej i sama Białowieża jest miejscem, gdzie problem z drewnem opałowym występuje i to nie jest bańka, tak, że tego drewna opałowego nie ma. Co też pokazuje tak, że ta wycinka jest utrzymywana na stałym poziomie, a mieszkańcy cały czas skarżą się na to, że drewno opałowe nie zostało im zapewnione. W którymś momencie było nawet zapytanie sejmowe któregoś posła o to, dlaczego ta sytuacja nie została uregulowana. Ministerstwo Środowiska zapewniło, że zostanie i nie nastąpiło to, zabrakło aktów wykonawczych, potem zmieniły się przepisy, więc ta sytuacja z drewnem opałowym bądź z drewnem do celów gospodarczych, tak? Jak ktoś chce postawić płot, budować dom, co w naszym regionie się zdarza, bo mamy też oprócz puszczy piękne budownictwo
drewniane. Więc te kwestie są nierozwiązane i wymagają jakichś interwencji. Tak? To jest temat bardzo szeroki. W Puszczy Białowieskiej i w regionie prowadzone są nie tylko badania przyrodnicze, ale także badania socjologiczne i pokrewne. Jedne ze świeższych prac, to jest Niedziałkowski i inni, zbadał coś ciekawego. Pokazał, że generalnie po poszerzeniu parku ludzie nie zgłaszali większych problemów w tym, że ich miejsce zamieszkania wiąże się z bliskością Parku Narodowego. To, co zgłaszali, to właśnie nie opał, ale szkody w uprawach. To drewno było na dalszej pozycji. Kolejnym punktem było ograniczenie wstępu do lasu i ograniczenie rozwoju w kontekście przemysłu, który mógłby do nas napłynąć, ale ograniczenia związane ze strefami naturowymi na to nie pozwalają. To akurat jest prawda, ale jakby ten rozwój powinien iść innymi drogami, co za chwilę pokażę. I co w badaniach Krzysztofa Niedziałkowskiego wyszło, to, że niezależnie od tego, że mieszkańcy nie zgłaszali na przykład, około 75% nie zgłaszali problemów związanych z bliskością Białowieskiego Parku Narodowego, to nadal mieli bardzo negatywny stosunek do potencjalnego dalszego poszerzania, niezależnie od tego, czy korzystali, czy nie korzystali z Puszczy Białowieskiej. I ich te problemy potencjalne, które zgłaszano przy poprzednim poszerzeniu, to przede wszystkim ograniczenia w pozyskaniu drewna, runa, czy tych jagód, grzybów, zbieranie poroża, bo też nie oszukujmy się, ludzie w regionie, często emeryci, bo mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem, a ludzie na wsiach to jednak częściej ludzie starzy niż ma to miejsce w miastach, więc te problemy z wstępem do lasu, ze zbieraniem owoców i tak dalej były podnoszone przez osoby, które były badane. Natomiast jest to sprzeczne ze wszelkimi dokumentami, które powstawały w związku z poszerzeniem parku, ponieważ na przykład w tym prezydenckim projekcie Parku Narodowego, nie w oparciu o istniejącą ustawę o parkach, tylko kompletnie nową ustawę, specustawę dla Puszczy Białowieskiej, te potrzeby mieszkańców były bardzo mocno zaadresowane. To nie było tak, że dbano o puszczę, nie dbano o mieszkańców. Natomiast ten przekaz, który ludzie słyszeli, a którego źródła ciężko zinterpretować, było takie, że nie wejdziecie do lasu, będziecie Indianami w rezerwatach, będziecie aborygenami, stracicie pracę. Tak? I to rzeczywiście do tej pory pokutuje, ludzie do tej pory tak mówią. To w jaki sposób ludzie korzystają z puszczy, to rzeczywiście drewno opałowe, drewno wzórcowe, zbiór grzybów, zbiór jagód, ale też takie rzeczy niewymierne, czyli ten relaks, estetyka, cisza, spokój, czyste powietrze. No i też, co dziwne, bardzo wiele osób uważa, że w ogóle nie korzysta z Puszczy Białowieskiej. Wszystkie strategie regionalne wskazują na to, że rozwój turystyki jest tym takim celem strategicznym, który powinien być rozwijany na poszczególnych poziomach jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj mamy takie dwa piki, 2009 rok i 2016 rok, czyli ten konflikt wokół Puszczy Białowieskiej, czyli ta taka nagłośniona medialnie afera sprzyja Puszczy. To też pokazuje, że jednak to miejsce ma potencjał, tak? że to przy odpowiednio dobrej reklamie ma szansę stać się miejscem jeszcze popularniejszym niż teraz jest. Z tym, że właśnie należałoby pamiętać to co podkreślają władze poszczególnych miejscowości poza Białowieżą, bo Białowieża naprawdę pod tym względem się rozwinęła niesamowicie, że trzeba dywersyfikować, tak? Odciągać turystów z Białowieży, proponować im kierunki dookoła, tak? Bo też jakby ta bliskość lasu jest nie tylko w samej Białowieży, to jest takie serce, ale dużo ciekawych rzeczy można zobaczyć dookoła, więc tutaj tak, to co znajduje potwierdzenie
w analizach różnych, że no tutaj ten rozwój turystyczny znalazł potwierdzenie w tym, że powstało bardzo wiele kwater i to jest akurat przykład, jak taki kapitał oddolny, tak? Bo kiedy mamy hotele, które przyjeżdżają z kapitałem z zewnątrz i inwestują, jest to taka przemyślana, dobrze zaplanowana inwestycja. Natomiast w przypadku kwater agroturystycznych są to te takie oddolne ruchy, gdzie ktoś rozwija swoje możliwości zarobkowania w swój taki oddolny sposób. Tak? Czyli nikt tym ludziom nie pomógł, odnaleźli w jakiś sposób drogę. I tam jeszcze właśnie to, że ta Białowieża w stosunku na przykład do gminy Hajnówka, to też znajduje odzwierciedlenie w gminach Narewka, gminach Dubicze Cerkiewne, a tam też ten wzrost ilości kwater i miejsc w kwaterach następuje. Bo nawet jeżeli ktoś ma kwaterę, to widać też wzrost w ilości łóżek. Tak? Nie tylko tak, że ktoś ma kwaterę i miał dwa łóżka i ma dwa łóżka. Widać, że to wzrasta. Co mówi no, na zdrowy rozsądek, że ci turyści przyjeżdżają, skoro ktoś to użytkuje. Wszystkie strategie, tak? Czyli wojewódzka, powiatowa, gminy Białowieża, gminy miejskie, Hajnówka, akcentują właśnie ten zielony rozwój, inwestowanie w specjalizacje związane z takim użytkowaniem regionu, który będzie jednocześnie chronił przyrodę, a z drugiej strony zwiększał atrakcyjność turystyczną, czyli związane z tym inwestycje w infrastrukturę, budowanie oferty dla pozostałych miejscowości, nie dla samej tylko Białowieży, uspójnianie tej ankiety, tej oferty. Także tutaj tych jakby kwestii związanych z turystyką jest jeszcze ogrom, mimo tego, że już turystyka w Białowieży jest na pewnym, stabilnym dość poziomie, to nadal jest wiele do zrobienia, co też te wszystkie strategie podkreślają. Tu też na przykład ta turystyka to nie tylko na przykład podglądanie ptaków czy odwiedzanie żubrów, ale także na przykład turystyka związana ze zdrowiem, z medycyną. Mamy oddział szpitalny w Hajnówce, który inwestuje w rehabilitację kardiologiczną właśnie po to, żeby można było prywatnie przyjechać i skorzystać z tej rehabilitacji w taki właśnie bardziej turystyczny sposób. To te wydarzenia generalnie pokazują, że cały czas żyjemy w sytuacji konfliktu, w sytuacji problemu. Moim zdaniem też, kiedy widzę te dokumenty, znaczy nawet nie dokumenty, tylko te wszystkie dane, które zbierałam przygotowując tę prezentację, no, uważam, że te 20 lat, kiedy ta puszcza nie została objęta odpowiednią ochroną, przekładają się na to, że region się nie rozwija, że mieszkańcy nie korzystają na tym, że mają obok Puszczę Białowieską, ponieważ no, jakby wycina się puszczę, mamy problem z drewnem opałowym, czyli nie zyskujemy, tracimy, nie rozwijamy się, czyli stoimy w miejscu. No, to są takie zapętlone problemy, które znalazły miejsce w wielu analizach socjologicznych, tak? Tutaj czy właśnie Niedziałkowski, to są najświeższe badania, wcześniej Andrzej Sadowski i Piotr Gliński, pan minister, też zajmował się badaniem Puszczy Białowieskiej. Te wszystkie analizy są bardzo interesujące, ale tego jest za mało i tutaj należałoby też się nad tym pochylić. Tu biografia. To, co jakby uważamy, że jest znaczące dla puszczy i dla społeczności lokalnej, to zatrzymanie tej wzmożonej wycinki ze względu na to, że nie przynosi to korzyści regionowi, mieszkańcom ani puszczy, czyli wszyscy przegrywają. Z drugiej strony właśnie ten dialog. Tego dialogu nie ma. My na przykład nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od roku i miesiąca na naszą petycję. I też edukacja społeczności, bo tutaj pojawiło się sformułowanie, że puszcza umiera i a propos tego radia Erewań, to przeglądając materiały w prasie trafiłam na źródło tego hasła. Hasło to wymyśliła Simona Kossak w kontekście działań leśników.